Hej kochani, dzisiaj będzie taki filmik z kilkoma nowościami do makijażu. Kupiłam sobie z Vibo. Nie wiem czy wszystkie, czy prawie wszystkie. Mam dwa te błyszczące, jeden taki złoty i drugi ten taki rose gold. I taką białą bazę pod kolorowe cienie. Dzisiaj jej nie użyję, ale będę robić taki kolorowy makijaż niedługo, bo mam też nowy zestaw pędzli, w sumie to aż trzy zestawy, więc mi się przyda, bo zrobię jakiś kolorowy makijaż. Oprócz tego mam jeszcze ten cień z Lovely, który już pokazywałam chyba w jakimś filmiku, ale jeszcze go nie używałam. Ten kolor, no i właśnie nie wiem, zerwałam już tą naklejkę. Tu chyba jest kolor numer 2, bo to nie jest ten holograficzny, tylko ten taki środkowy. Mam też dwa pyłki z Mio, jeden taki właśnie neonowy, zielony. I drugi taki różowy, połyskujący na zielono, czasami troszkę bardziej niebiesko, ale wygląda najbardziej zielono, dlatego kupiłam go do tego zielonego pyłku. Mam też fioletowy eyeliner z... ojej, a, z Eveline. To zobaczyłam ostatnio, on był chyba jakiś przeceniony za 6 zł w Rossmanie. Mam też taki eyeliner z Mio, granatowy. Numer 3, nazwa kreskówka. I on ma w środku kuleczkę, więc mam nadzieję, że nie będzie zasychał. Chyba dzisiaj go nie użyję, bo chciałam zrobić makijaż przy użyciu tego zielonego pyłku, tego połyskującego i fioletowego eyelinera. Zobaczymy, co wyjdzie. I gratis do tych rzeczy z Mio, które nie kupowałam w Rossmanie, tylko w takiej mojej bardziej osiedlowej drogerii w Jawie. Dostałam też gratis taką kredkę, też z Mio, automatyczną. Ja sobie wybrałam turkusową, bo było kilka rzeczy do wyboru. Lubię niebieski, więc wzięłam niebieską. Były też jakieś czarne, mi niepotrzebne w ogóle. I specjalnie do tego zielonego pyłku i do tego połyskującego kupiłam sobie z My Secret taki liquid fixer, który podobno ma zastępować ten z Inglota. Oj, pamiętam, zapomniałam. Duraline. O, Duraline. I ja na początku miałam sobie kupić, bo u mnie w mieście nie ma. Nie lubię zamawiać z internetu, trzeba czekać. Mnie to denerwuje. Więc ja zawsze lubię kupić stacjonarnie. U mnie w tej Jawie jest Pierenne. I tam właśnie dziewczyny mówiły, te dziewczyny ze sklepu, bo u mnie w mieście aż chyba ze 3 są te Jawy. I w każdej jest inny asortyment. Tej małej nie było, Pierenne, ale dziewczyny powiedziały, że w tej dużej jest. I właśnie tam jest coś takiego jak Duraline. W takiej samej prawie, że butaleczce, tak mi się przynajmniej wydaje. Też za 35 zł chyba, więc cena praktycznie taka sama. Może troszkę większa pojemność, ale nie jestem pewna. I wpisałam w internet, chciałam jakby zobaczyć opinię na temat tego zamiennika. I wyświetliło mi się, że jest coś takiego z My Secret. Za 17 zł w naturze. I pojechałam i akurat był, rzadko się to zdarza, moje nadłuże też przeważnie jest pusto. Mam wrażenie czasami, że jak za komuny. Półka jest taka duża, trzy kosmetyki z przodu, a dalej pustka totalna. I akurat były trzy sztuki, ja wzięłam jedną i spróbowałam i bardzo fajny to jest produkt. Nie wiem, czy to jest rzeczywiście zamiennik, bo nigdy nie używałam oryginalnego z Inglota. Ale właśnie czytałam opinie i są bardzo dobre. Tylko właśnie to pisało, że ten guziczek na górze potrafi wychodzić. Ale działa. Fajna jest w ogóle taka pompka, nie taka ściskana, tylko taka. No właśnie, ten guziczek się buja. Mam nadzieję, że nic nie będzie ulatywać bokiem. Pokazywałam też ostatnio, że kupiłam sobie ten rozświetlacz z Lovely, złoty. I teraz żałuję, że nie wzięłam też dodatkowo jeszcze srebrnego, bo on jest dosyć bardzo złoty. Więc jakbym je razem mieszała, to był taki fajny kolor. Ale za to w promocji było to, bo już teraz nie ma tych rozświetlaczy w promocji. Za to teraz w promocji jest to, co bardzo chciałam, czyli bronzer. Nie wiem, czy w tej chwili jest promocja, jak go kupiłam jakieś 4 dni temu. Wtedy był z 30 na 20,50 albo 19,50, nie pamiętam. Ja to tylko wzięłam. Myślę, poszłam z przypadek, zawsze mam nadzieję, że coś będzie w promocji. Rzadko co jest, akurat tym razem było i rzeczywiście, Boże, jaką pięknie pachnie.
jak już odrobinkę używałam, ale nie chciałam jakby naruszać tego ludzika, więc używałam go tylko troszkę tu z boku. I chyba tak mi się wydaje, że jest przepiękny i pięknie się rozciera. I ja mam ten taki z Bel, z Biedronki. On też pięknie pachnie, zupełnie inaczej. Podobnie, świątecznie, ale inaczej. I on już ma denko. No i na środku już wiadomo, już jest coraz mniej, więc chciałam też coś innego. Czy one są do siebie bardzo podobne w kolorze? Są, ale chyba nie aż tak bardzo. Ten z Bel wpada w takie jakby bardziej chłodniejsze tony, w taki delikatny róż, chociaż jest to bronzer, oczywiście nie ma takich różowych tonów, tylko tak w porównaniu do tego. A ten jest troszkę bardziej jakby cieplejszy, w taki bardziej jakby delikatny pomarańcz. I wydaje mi się, że ten, mimo że się nakłada mocno, bardzo ładnie się rozciera. Ten też, ale ten jakby był troszkę bardziej napigmentowany. Więcej zostaje go na skórze, takie mam wrażenie. Więc bardzo się cieszyłam, że on w końcu był przeceniony. I teraz może... Już mam korektor, puder i troszkę różu. I użyłam sobie, mam pomysł użyć coś innego, więc użyłam sobie ten z Vibo. Ten, co jest podobny do NARS Orgasm. Fajny, bo on właśnie ma taką złotą poświatę. Drugi policzek nałożę tylko tym pędzelkiem. Ten policzek jest ładniejszy, bo nie mam tu żadnych śladów. Tu mam tam kropeczkę, tu jakąś, tu i to już nie wygląda tak ładnie. Ale ogólnie bardzo mi się podoba ten bronzer. Na pewno będę go używać i pojedziemy po całości teraz. I troszkę na mojego Franka, co było mi go widać. Dołożę troszkę różu, żeby dokładnie sobie to pomieszać. Możecie napisać, czy wy jak się malujecie, to też używacie kilku kosmetyków na raz. Ja potrafię użyć na przykład 3-4 rozświetlaczy albo kilku róży. Bronzer, no to przeważnie mam jeden, bo już nie noszę ze sobą tylu bronzerów. Ale tuszy na przykład użyłam 3 albo 4, pomadki, co to wiadomo, można sobie łączyć kolory. Ciekawa jestem, czy inni też tak mają, czy tylko macie jeden rozświetlacz, jeden róż i używacie w kółko tego samego. Nałożę sobie teraz ten rozświetlacz. I na górę tak już delikatniej nałożę sobie ten z Lovely Gold Goddess. On jest troszkę bardziej taki metaliczny i też nie jest taki złoty, więc ładnie mi tutaj się miesza z tym bardzo złotym. Rozświetlacz to jest chyba ten kosmetyk, który nakładam najwięcej i najdłużej. Nawet rano, jak wstaję o 5 i się maluję do pracy, to nakładam właśnie te dwa, bo akurat ten noszę przy sobie. Wiecie też, nałożenie na szybko rozświetlacza nawet 2 czy 3 to nie zajmuje pół godziny, to jest kilka sekund, wystarczy duży pędzel. Niektórzy myślą, że człowiek wstaje 5 godzin wcześniej tylko po to, żeby się pomalować. No chyba aż tak mi nie poświęciła mojego snu.
Tak to wygląda. Teraz nałożę złoty. Zobaczymy, jaka będzie różnica. Czyli nie złoty, tylko ten metaliczny. Dobra, rozświetlacze położone. To chyba przejdziemy teraz do makijażu oczu, bo już się rozłożę, robi ciemno. A ja jeszcze mam dzisiaj trochę rzeczy do zrobienia. Nie wiem, czy tego pyłku można używać normalnie jako cienia, nakładać go pędzlem, czy on będzie się trzymał, czy to jest taka formuła, że on po prostu spadnie mi tak jakby z powieki i zniknie. Sama nie wiem, jak go użyć. Nie wiem, jakim pędzelkiem zacząć nakładać ten pyłek, więc może wezmę sobie taki krótszy. Może nałożę pod to jednak tą białą. Zobaczymy, jak ona się będzie rozprowadzać i jak to będzie wyglądać. Ojej, umalowałam sobie nią rzęsy. Ciekawe, czy tyle starczy. Mam tu taki pędzelek. Ja sobie spróbuję to rozprowadzić. Kurczę. O, dobra. Trochę wyszło mi z tych rzęs. I teraz od razu nałożę. Mocny. Ciekawe, czy da się go rozetrzeć. Czy on sobie odfrunie przy rozcieraniu. Wezmę sobie taki dłuższy pędzelek, troszkę bardziej taki dziubiaty na końcu i tak te końcówki krawędzie spróbuję porozcierać i nie wiem. Nie jest źle. Na początku mi się wydawało, że będzie gorzej. Może troszkę znika, ale bałam się, że on tak całkiem zsunie. Tak jak się zmiata obsypkę pod okiem, to miałam wrażenie, że to samo stanie się z nim. Wziąłam też tego zielonego cienia troszkę na czubeczek tutaj. I tu sobie spróbuję. To jest tak jakby miejsce, w którym skończył się ten biały cień. Nałożyłam go pod samą brew, tylko troszkę niżej. I w tym miejscu, w którym skończyła się ta biała baza, jest tak jakby jaśniej, a wyżej pod brwią już jest troszkę więcej tego zielonego. Jeszcze będę musiała nauczyć się pracować z tą bazą, bo pierwszy raz w życiu użyłam czegoś takiego. Tą brwią sobie rozetrę tej zieleni, bo mi tak w brew się wbiła. Dobra, lepiej. No ładny ten kolor! O Boże! Szkoda, że nie ma takiej neonowej niebieskości. Nie wiem, czy jest taka neonowa, jednocześnie pastelowa, albo taki ładny neonowy różowy, taki bardzo ładny bym chciała. O, pięknie by się komponował i z tym zielonym. Dobra, zrobię sobie to samo na drugim oku. I wtedy pomyślę, co dalej. Dołożyłam sobie tej zieleni na drugim oku. I teraz chyba czas zejść na dolną powiekę. Wezmę troszkę tej bazy, żeby sobie znowu nie uwalić rzęs na dole. Tak na pędzelek. Na drugim oku dołożyłam sobie tej bazy dokładniej. Nałożyłam ją też pod brew. I tutaj tak rozstaram i lepiej. Po prostu ja pierwszy raz użyłam tej białej bazy. I nie do końca wiedziałam, jak to użyć, ale kolor fajnie wygląda, bo już kiedyś próbowałam użyć znowu tego cienia i właśnie on wtedy mi się tak mi się wydawało, że tak sobie zniknął, robił i go nie było. Za to teraz wygląda ładnie. O kurczę, chyba trzeba lepiej rozcierać krawędzie tego cienia. Bo to jest widać w miejscu, w którym on jest nierozstarty. Nie wiem. Myślicie, że przegięłam?
Za dużo zieleni na oku. Ja za chwilę jadę na zakupy. W tym makijażu. Będę się patrzeć. Ja mieszkam w małej miejscowości. To jest troszkę ponad 20 tysięcy mieszkańców, więc zwracają uwagę na takie wybryki natury jak ja. Na tym oku lepiej roztarła mi się dolna granica. Niewiele lepiej, ale troszkę lepiej. Ale za to na tym oku bardzo źle roztarł mi się wewnętrzny kącik, a na tym wyszedł ładnie. Trzeba popróbować z tą bazą, ale mi się wydaje, że spełnia najważniejszą funkcję, czyli podbija kolor, bo to no do tego jest biała baza przede wszystkim. Tylko trzeba ją ładnie rozcierać na krawędziach. Mam coś w oczach. Oh. No ale bez tej bazy to on się prawie w ogóle nie nakłada, więc ta baza robi tą robotę. Teraz w końcu przyjdzie czas na użycie tego pyłku i Duraline. Będę to tak nazywać po prostu, żeby mi się już nie myliło. Czym to nałożyć? Może wezmę sobie taki pędzelek. Już nim nakładałam i w sumie było fajnie. Chociaż może jeszcze spróbuję palcem, ale tym sobie wymieszam. No i spróbuję nałożyć to sobie tutaj. Wziąłam sobie teraz palce. Wezmę sobie taki sam pędzelek jak ten puchaty, krótki, zielony. Troszkę tego suchego pyłku, tylko też tak otrzepię mocno, bo on się wbija dużo w pędzelek. Tak na krawędzi tego zielonego, żeby rozetrzeć. O, to pięknie. Użyję teraz tego fioletowego eyelinera. Użyję teraz tego pędzelka, który jest. O, już za wysoko mi się dziobnęło. Spróbuję wytuszować rzęsy. Zrobię sobie podobną kreskę na drugim oku. Wrócę i wtedy zobaczymy, co z tym makijażem dalej. Troszkę sobie ten makijaż tak dopracowałam. Niewiele, ale troszkę. Trochę wyostrzyłam tu linię. Zrobiłam drugą kreskę. Tak już wygląda skończony makijaż. Rzęsy wytuszowałam. I jest olbrzymia różnica po tym serum. Nie wiem, ją chyba powinno się używać 3 miesiące, więc mi zostało jeszcze do końca lutego. Albo już teraz jest 3 miesiące. No jeszcze ją poużywam trochę, sprawdzę sobie w kalendarzu, bo zapisywałam. I później będę używać za 2 razy w tygodniu, żeby podtrzymać troszkę to. No. I ta baza robi fajną robotę w połączeniu z tym neonowym zielonym. Super to wyszło. No, nie użyłam wszystkiego. Znowu nie użyłam tych cieni. Ale to może użyję je następnym razem. I znowu nie użyłam tylko eyelinera i kredki. Niestety nie mogłam użyć wszystkiego naraz. Specjalnie mam na głowie też fioletową kokardkę i taką troszkę fioletową bluzę puchatą, żeby pasowała mi do tego eyelinera. Mam też zieloną kokardkę właśnie w takim kolorze, ale niestety została u mojego chłopaka. Nie mam jej przy sobie. Mimo wszystko podoba mi się ten makijaż. Czy się miałam takie mieszane uczucie, bo wyglądało to troszkę dziwnie. Tą białą bazę trzeba dobrze rozcierać na krawędziach. Właśnie takim bardziej puchatym pędzelkiem, myślę, wyjdzie to lepiej. Mam nadzieję, że wam się podoba ten makijaż i te nowości. I może będziecie chcieli, żebym właśnie użyła tych pozostałych cieni i tego eyeliner. On jest ładny, już raz sobie nie zrobiłam taką małą kreskę przy samej linii rzędnie, taką wyciągniętą. Nie robię sobie raczej takich na co dzień, bo mi nie wychodzi to zbyt ładnie. I to już wszystko na dzisiaj. Pa!